A teraz o kampanii Fundacji Hart i Papieskiego Stowarzyszenia Pomocy Kościołowi w Potrzebie. Wolni, niewolni, tak nazywa się akcja, której celem jest zebranie środków na pomoc w rehabilitacji i powrocie do normalnego życia ofiarom handlu ludźmi. W akcji uczestniczy diecezja kaliska. Każdego roku na świecie sprzedawanych jest około 40 milionów osób. Handel ludźmi to trzecie źródło dochodów dla organizacji przestępczych. Zaraz po handlu bronią. I handlu narkotykami. Sytuacja jest zmusza do tego, aby, aby oczywiście w sposób czasem nieświadomy stać się ofiarą handlu ludźmi. Mówi Tomasz Zawal z Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc kościołowi w potrzebie. Przestępcy wykorzystują niewiedzę ofiar. Proponują im na przykład pracę za granicą, która później przeradza się we współczesne niewolnictwo. Kobiety często sprzedawane są do domów publicznych, podobny los. Spotyka też dzieci. Kampania Wolni Niewolni ma na celu pomo pomoc udzielaną y, byłym niewolnikom, już wykupionym, czy tym, którzy zostali uwolnieni lub tym, którzy na przykład wcześniej zbiegli i udało się ich sytuację jakoś uregulować. I takie osoby wymagają pomocy wielowymiarowej. Tłumaczy ksiądz Piotr przybył referent do spraw misji w diecezji kaliskiej. Tę wielowymiarową pomoc zapewnia Fundacja Hart wraz z Papieskim Stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Aby pomoc mogła być kontynuowana, zbierane są środki na rehabilitację ofiar handlu ludźmi. Trzeba im zapewnić pomoc psychologiczną, nierzadko bezpośrednią pomoc medyczną. Potrzeba ich jakby nauczyć na nowo życia jako osoby wolne. W akcję włączyła się diecezja kaliska. Pieniądze zbierane są w poszczególnych parafiach podczas sobotnio-niedzielnych akcji. Ludzie, żeby mogli ten problem poznać naocznie, to do parafii jest możliwość zaproszenia także księdza czy kleryka z Afryki, z różnych rejonów, który opowie o problemie niewolnictwa. Kampania Wolni Niewolni potrwa do 18 października. Zakończy się w Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi.